Tym razem mapa finalistów programu Solve for Tomorrow przywiodła nas do Poznania. Jesteśmy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. To tutaj czekają na mnie cztery fantastyczne studentki, które przygotowały projekt z dziedziny bezpieczeństwa. Zobaczmy, kim są. Jestem Karolina, lubię śpiewać i gotować. Jestem Zuzia, uwielbiam majsterkować i pić pyszną kawę. Mam na imię Nikola, interesuję się tańcem, a w wolnych chwilach oglądam serial. Mam na imię Agata i w wolnych chwilach zajmuję się amatorskim cukiernictwem. Celem naszego projektu jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa młodym ludziom w Poznaniu. Dzięki pracy zespołu powstał prototyp aplikacji mobilnej o nazwie Poczuj się bezpiecznie w Poznaniu, który zawiera generator sztucznych rozmów, mapę oświetlonych ulic oraz fora dyskusyjne. Udział w programie dał mi możliwość rozwinięcia moich kompetencji miękkich. Dzięki programowi rozwinęłam swoje umiejętności selektywnego wyszukiwania informacji. Dzięki programowi Solve for Tomorrow nauczyłam się montować filmiki od podstaw. Program poprawił moją umiejętność nawiązywania nowych kontaktów. Warto brać udział w takich programach, ponieważ można wzbogacić się o nowe doświadczenia czy przezwyciężać swoje różne lęki i słabości. No i właśnie poznaliśmy fantastyczną ekipę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Trzymamy za nie kciuki.